Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Widzimy się w grze Archvale i cóż, jesteśmy już w sumie w kolejnym odcinku, w którym to będziemy mierzyć się z areną, może nawet z kolejnymi lochami. Kto wie, jeśli wszystko pójdzie idealnie, to może nawet zakończymy rozgrywkę całkowicie. I tak, pomiędzy tym a poprzednim pochorem miałem bardzo mało, dosłownie jeden przebieg zrobiłem z tym Gromirangiem, którego ulepszyłem do plus 3, po czym szybko tego pożałowałem. Powiem wam szczerze, że to jest totalnie broń nie dla mnie. Nie podoba mi się jego styl walczenia. Ale hej, może coś wcześniej czy później tak go ulepszę do maksa. A jak to zrobię, to przynajmniej będę mógł się cieszyć, że mam go na plus 5, jeśli bym kiedyś coś chciał. No, ale żeby nie było, co mam mniejsza z tym. I pogadajmy z tym tutaj. No i potem idziemy. Pragniesz wstąpić do szeregu wojowników, którzy zwyciężyli na arenie? Jesteś jedynie dzieckiem, lecz mnie osądzać tych, którzy marzą o udowodnieniu swojej walczności. Okej. Okay. Dzielna komnata. Okej. Okay. Fajna muzyka, muszę przyznać, podoba mi się. O. Okej. Okay. Coraz szybciej będą ich tutaj zrzucać i coraz różniejszych. Jego z widłem to swoją drogą chyba nawet nie widziałem poza tym miejscem jeszcze do tej pory. A co i nawet nic nie zdążył zrobić, smutne. Ale dobra. Dawajcie ich więcej, udowodnię wam, że jestem mistrzem. I nikt nie ma ze mną szans. Okej. Okay. Różni wrogowie. Najróżniejsi. O. Pierwszy jakiś płomyk. Nie wiem co to oznacza, ale i tak jej. Chyba, że pierwszy jakby stage, pierwsze wyzwanie zaliczone czy coś. Mniejsza z tym, co to miało oznaczać. Najważniejsze i tak, że sobie radzę. Jak widzicie, jestem gotowy na to po prostu w 100%, jak tylko mogłem. Wyluzowany psychicznie, przygotowany mentalnie, fizycznie też. I cóż, zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy po prostu, jak to będzie, bo póki co jest... Można powiedzieć, że poniekąd śmiesznie prosto. Pies mi szczeka, super. Dodatkowy rozproszajka na podniesienie poziomu trudności. Okej, okay, łykaj szybko i pozbywaj się ich. Nie przejmując się niczym. Bądź magicznym machine gunem. W sumie nie wiem, czy to bardziej machine gun, czy minigun. Ale dobra. Drugi stage zaliczony. Okej, okay, tutaj teraz spadamy jeszcze jakieś pociski dodatkowo. A może to tylko teraz pociski są, że musimy unikać tego wszystkiego i nic więcej. Jeśli tak, to damy radę. Nie, dobra. Są też przeciwnicy pomiędzy tymi pociskami. Okej. Okay. Czyli na tym będzie polegało tutaj teraz wyzwanie. Fajne, pomysłowe. Powalę na walkę, ale z delikatnym twistem. Okej. Okay. Aż mnie zaskakuje, że ty jej sobie radzę, bo wiecie, jak to bywa ze mną. Ale tak, damy radę, pokażę im, że dziecko jest lepsze od większości ich wojowników tutejszych krain. Dobra. Serio, to tyle? Ten trzeci stage wydawał się aż zbyt prosty. Ale mniejsze z tym. E? Okej. Okay. Teraz tak jakby pływać pocisków, zawsze w moją stronę. Plus wogrogowie. Okej, okay, dobra. Jak mówię, mnie się to podoba, różne warianty tego, co już było. Będzie fajnie. Coś tak czuję. Będzie satysfakcja, jeśli da się to zaliczyć. Gorzej tylko, że ten wypływacz pocisków nie pozwala mi odpocząć, muszę ciągle biegać tak w kółeczko. Nie dając mi też pola do leczenia. Ważne, jak bardzo bym go potrzebował. Dobra, jest przerwa od wypływacza pocisków. Klejemy. Koniec rundy. Ejtl, teraz runda ostateczna. Co na niej będzie się działo? Żeby po prostu dużo wrogów. Nie. Nie może być. Okej, okay, ciągle zmienia się teren. I pies mi zaczyna być. Jeszcze, żeby dodatkowo mnie rozpraszać. Super. Dużo wrogów. Zmieniający się teren przy każdym
prostu przy każdej mini fali. Coraz więcej tego. Okej, teraz czaszki, które są w sumie chyba proste. Okej, wypluwacz pocisku i spadające głazy. Okej, dobra. Już rozumiem, jaka tutaj trudność będzie wielka. Dobra. I tak, dawaj ta wszystko, co tu chcecie. Zobaczycie, że ja tutaj wygram z wami. Nie poddam się tak łatwo. Nie padnę. Nie na arenie. Nie tym razem, gro. Serio, to było tyle? Powiem wam szczerze, że poczekiwałem czegoś więcej. Powracasz nosząc znamiona zwycięzcy. To była dobra walka. Od teraz możesz nosić tytuł mistrza areny. Jej. Czyli można iść do... tutaj, tam, gdzie nie chcieli nas przepuścić, bo nie byłem mistrzem areny. To teraz, gościu, idź stąd. Dzieciak chce zostać pożarty przez bestię. Powracasz zwyciężawszy na arenie. Okej. Zwykle każdemu to odradzam, a doświadczenie nauczyło mnie, że takie podejście nie działa. Serce wojownika nie słucha głosu rozsądku. Droga wolna. Idziemy na pewną śmierć. Tak. Idziemy na pewną śmierć. A, sądzę, tam coś jest. A, dobra, ale to... co to jest w ogóle? Patrzcie, to... okej. To jest... jakieś wyzwanie takie... na... o, cię... wiecie co, nie. Ja tutaj się gubię w sterowaniu. Ale ja to zrobię. Zobaczycie. Prawie wyszło. Powiem szczerze, że ja się tu nie poddam, ja to chcę zobaczyć. Okej, tutaj zapomniałem, że tam trzeba w bok. Ciężko będzie, może nawet pada wyciągnę. Ale okej, tak. Mało czasu tu jest na to, dobra. To jest właśnie najgorsze, że trzeba szybko działać, a ja nie potrafię. No, mój input lag nawet na klawiaturze mi przeszkadza w tym wszystkim. Oj, nie wiem, czy to się uda. Dobra, dajcie chwilę, spróbuję szybko wziąć pada. Okej, tą gałką wchodzimy. Serio tym zaczujemy. Nie najlepiej, ale dobra. Okej. Muszę się teraz przyzwyczaić tylko do tego sterowania tego typu, że muszę precyzyjnie gałkę wychylać. Okej, nie jest tak źle, jak myślałem, że będzie. Jak widzicie, radzę sobie nawet znośnie, grając tutaj teraz padem. Po prostu muszę precyzyjniej gałkę wychylać względem tego, gdzie chcę zdaszować. I może się nawet uda. Okej, tak. Nie. Powiem wam szczerze, nie. Ja to zrobię jednak. Jednak na klawiaturze. Jestem bardziej przyzwyczajony do tego wszystkiego, więc... no i na klawiaturze w sumie mamy 8 kierunków. Mniej więcej. Okej, tak. Tak. Nie, tam pod kątem. Na tym się gubię właśnie. Na tym wystrzelę pod kątem. Ale ja się nie poddam, ja chcę zobaczyć, co tutaj się skrywa. Powiem wam szczerze, to totalnie nie dla mnie. A bo tutaj właśnie się gubię na tym. W momencie, kiedy muszę tam pod kątem strzelić. Ale tak, właśnie to są rzeczy typu... szelest, że tak nazwę, czy w sumie celest. Nie trzeba instynktownie od razu myśleć, szybko reagować. Powiem szczerze, znam osoby, które grały w Celestii. Tutaj pewnie będą się czuły świetnie z takim po prostu wyzwaniem. Dobra. Nie wiem, co tam się stało, ale tak, nie wyszło. No i tutaj ciągle spadam, widzicie to? Chociaż od razu się szykuję, to... okej, dobra. Udało się pierwsze. I tutaj nie wiem, czemu teraz poleciałem znowu w bok. Chociaż trzymałem strzałki stosownie. Dobra. Jeszcze raz, tak. Uda mi się. Powiem wam szczerze, czuję, że mi się to musi udać. Tutaj teraz znowu widzicie... nie weszło mi tam w bok. Tutaj teraz się odbił od ściany, przez co jego dash był słabszy.
Nie wiem, czy to kwestia teraz input lagu, czy czego. Poza moim badziewnym refleksem. Zresztą widzieliście to wszędzie, zawsze kiedy trzeba było tak robić. Ale ja się nie poddam, ja to muszę zobaczyć. To wiesz, naprawdę musi być coś wielkiego, skoro jest ukryte za takim wyzwaniem. Tak. No i widzicie, tutaj mi leci pod kątem, zamiast tak jak ja bym chciał. I tutaj pod kąt... Ach, nie wierzę. Czy ja tak zlamiłem, kiedy miałem tam już drogę wolną? Nie, no chyba tak. Okej. Dobra, nie jest tak źle. Nie jest tak źle, ja to zrobię. Mówię wam, ja to zrobię. Muszę trochę może poćwiczyć, się pomęczyć, ale ja to zrobię. Co to? Pierścień szkarłatnego barbarzyńcy. Co mi ciekawie. Zabij przeciwników bez otrzymywania obrażeń, aby zwiększyć swoją moc. Okej. Fajne wyzwanie? Za taki pierścień? Gdyby nie to, że jestem taką lamą totalną, że to nie jest odpowiednie do mojego stylu, to ja bym to wziął nawet i... Co? Aha. Czekajcie, to od razu jest bossu? Co? W jego imieniu popełniłem tyle bestialskich czynów. No on tak wiele żyć, aby pozostał uwięziony między światami. To musi coś znaczyć. Umrzesz tutaj. Wygnany kat? Okej. Okej. Prawdziwy bullet hell. Zginę to. Jestem tego pewien. Ale okej. Trudno, tracę złoto, ale... Okej. Okej, nie, powiem wam szczerze, czuję to wyzwanie. Może nawet dobrym wyborem byłoby to. To. Tak, coś mi mówi, że to będzie dobry wybór. Nawet możesz przerzucić ewentualnie na te, które dają milion pancerzy, jeśli będą problemy na dole. Na razie to nie jest aż tak ciężko. Teraz wypuszczę jakieś inne ataki, których jeszcze wcześniej nie widziałem. Dobra, te punkty pancerza zmieniają dużo jednak. Pancerz jednak dużo zmienia i w ostateczności jestem skłonny... Co? Co mi tak dobiło nagle? Jestem skłonny nawet, jak mówię, cofnąć się trochę z tym wszystkim. Po to, żeby... A, dobra. Wziąć pancerz, wiecie. Nie przejmować się niczym innym, tylko pójść tutaj z jak najlepszym pancerzem. Żeby nie zginąć. Bo czuję, że nawet, powiedzmy, z mniejszymi obrażeniami jestem w stanie tutaj wygrać i się będę wytrzymalszy. Tylko no, są takie momenty jak teraz, że dostaję obrażenia, lecą nam jakieś dziwne rzeczy i nie mam jak. Niemniej jednak robię jeszcze jedną próbę. Zanim zmienimy pancerze. Dobra, cicho. I teraz patrzcie, nagle on tak sobie chodzi, się kręci i jest taki szybki, że nie jestem w stanie tego uniknąć. Ani nic. No i tak samo tutaj te pociski nagle wylatują. Gonią cię ciągle. Nic z tym nie zrobisz, ale nie możesz też uniknąć ich. Bo są, no, za szybkie. No dobra, ponad połowa życia już zabrana. Więc teraz będzie wyzywał tutaj dodatkowe pociski, które mają mnie dobić, okej. Rozumiem. Okej, nie jest tak strasznie źle, jakby mogło być, szczerze. Mówię to całkowicie szczerze, jest znośnie. I nagle ten pocisk mnie dobija. No niestety. Ja już czułem, że mogę to wygrać. Niestety. Wiecie, co to oznacza? Chciałem dobrze, ale wyszło jak zawsze, że tak sobie określę. Więc... dobra. Pancerz mam 22-24. Różnica prawie zerowa. Smutne to. Ale niestety, no, musimy. Natomiast jeśli chodzi o hełmy, stworzę obie wersje, bo kto wie, może jednak... Też będzie do czegoś potrzebna kiedyś mnie, ale najbardziej na tym minus 4%. Smutne, bardzo smutne. Ale...
ale pancerz 40. To można jeszcze ocalić. W ogóle jesteśmy takim jakby czerwonym Shovel Knightem. Tak trochę delikatnie w sumie. Raz, żeby na pewno mieć tutaj punkt zapisu. Teraz wyposażeni w takie coś, mając milion pancerza więcej. Głównie dzięki hełmowi, bo on teraz zamiast 16 ma 40. Może być bezpieczniej w tym miejscu. Zdecydowanie bezpieczniej. Nadal bije dużo, ale 19, 25. Powiem wam szczerze, moim zdaniem różnica wystarczająco duża, żeby powiedzieć, że wymiana pancerza opłacalna. Obrażenia mniejsze oczywiście, ale wiecie, no, na mniejszych obrażeniach też jesteśmy w stanie właśnie tutaj go pokonać. I padliśmy. Bo oczywiście nie wiem, co się stało. Zresztą, jak mówię, głównie moja wina. W sumie, jak jeszcze przy tym jesteśmy, to może jeszcze przydałoby się ogarnąć parę innych spraw. Coś takiego nie, na przykład wezmę to jeszcze zamiast tego. A nie, tego nie wziąłem, nie mogę, mam tylko jedno wolne miejsce. No to, będziemy otrzymać obrażenie, to będę szybciej strzelał. Jako, że tutaj łatwo otrzymać obrażenie, to ciągle będę szybciej strzelał, w sumie. Dobra. Plus, nawet jak teraz... Czy to coś zmienia w ogóle? Nie powiem, strzelanie? Chyba nie. Okej. Okej. I nagle leci ten pocisk. Okej, czyli jeśli go uniknę, to nie dostaję tamtą całą falą pozostałą. Teraz nie przejmujemy się niczym, tylko chlejemy miksturkę. Okej, teraz będzie ta... Ten miliard pocisków. Okej, gdzie on jest? Tam? Nie, nie. Jest tutaj. Miksturka, szybko. Chociaż jedna. Okej, on strzela w takim tempie, że miksturki nie zdąży nawet wypić bezpiecznie. O nie, 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 za dużo tego, za dużo tego, za dużo tego, za dużo tego. O, pokonałem go! Masz szczelność sprowadzić go z powrotem! Okrutne dziecię. Wow, wow, wiecie co, na farcie, żebym to zrobił. Szczerze, to było na farcie. Ciężkie to było. Ale tak, kolejny punkt życia, jej. Która wzdrawiająca, jej. I co teraz? Okej, i... Miecz Awarna. Ha? Tęczowe. Jakie obrażenia? Okej, z takiej konfiguracji daje 672, zasięg 60. Uuu, fajne, fajne, fajny mieczek. Powiem szczerze, że to jest raczej taka broń, którą bym był skłonny ulepszyć, jeśli mieli pod to grać. Po wygnaniu króla i rozmontowaniu portalu łudziłem się, że świat odzyska pewną dozę normalności. Lecz powstanie trwało dalej. Mimo pozbycia się tyrana, lud dalej trwał w swojej obsesji na punkcie portalu. Portalu, który był bramą do raju, którego ich pozbawiłem. Nie czerpaliśmy przyjemności z zabijania ludzi, którzy pragnęli jedynie odkryć świat lepszy od naszego. Lecz ryzyko powrotu króla było zbyt wielkie. Z czasem portal oraz idylliczny wymiar, który się w nim krył, stał się jedynie odległą legendą. Ludność w końcu się uspokoiła i zaczęła doceniać świat wolny od czarnej magii króla. Do czasu twojego przybycia. Istoty, która potrafi zabijać nieumarłych. Być może raj, który pozbawił tak wielu życia samą obietnicą jego istnienia, jeszcze nie przepadł? Z drugiej strony, być może nasz świat jest skazany na rządy Boga, jeszcze okrutniejszego niż ostatni. Cokolwiek się stanie, nawet nie łudzę się, że zdołam cię powstrzymać. Miałem już okazję się z tobą zmierzyć. Trzy kropki. Następnym razem zobaczymy się w komnacie. Tam złożymy portal. Nie wiem, o co chodzi, ale okej. Jej, mamy to. Ej, cóż. Chyba zostaniemy już w takim ubranku Shovel Knighta, że tak nazwę. Ale jeśli tak, to musimy się przygotować bardzo dobrze, bo wygląda na to, że naprawdę kończymy już przygodę. To ty? Czy to znaczy, że bestia została zgładzona? Trzy kropki. Nie zbliżaj się. Okej.
Dobra. Boją się nas. A, i to jest pierwsza sprawa. Ile mamy? 2000, wiecie co, to jest strasznie malutko. Ale trudno się mówi. W tym momencie musimy się też przygotować już na starcia. Dużo groźniejsze niż to, co do tej pory. Potencjalnie, więc... takie coś. Teraz... co ciekawe... szybsze ataki, może? Takie to wygląda? Nie. O, to aż 3 miejsca zajmuje, wiecie co? Nie, nie. Wezmę zamiast tego to. Na ostatnie brakujące mogą dostać wtedy takie coś ładnego. Atakujemy wolniej, jak to się zmieni. Dużo wolniej, ale patrzcie, jakie mam obrażenia. 972. Woda ten miecz ma większy, ale ten jest potężniejszy. Więc cóż, teraz trzeba tutaj się udać. Hej! Czyli tamto miejsce jest tak jakby miejscem ostatecznego... nie wiem czego, ale dobra. W takim wypadku... muszę przygotować ten miecz na plus 5. Trochę to zajmie, ale powiem wam szczerze, będzie warto. Więc widzimy się już za chwilę, jak mieczek będzie gotowy do starcia. No i jestem z powrotem. Powiem wam szczerze, z tego co widzicie, jesteśmy z powrotem w tej zbroi dżunglowej. I tak. Mieczek jest na plus 5, super. Ale... szczerze nie. Nie będę z tego korzystał, nie czuję, żeby to było aż takie super. Zamiast tego wracam do tego, do czego byłem. Wcześniej, bo... nie ukrywając, miecz jest fajny. Wystarczy sobie zobaczyć teraz, no patrzcie. Jak szybko sięga na przykład w takiej konfiguracji. Można to jeszcze bardziej przyspieszyć. Fajna broń, nie najlepsza, nie najgorsza. Nawet bardzo fajna, no ale jednak tempo jakie mamy tutaj, no to 9.20. Podkreślam, mamy jeszcze ten pierścionek, więc jak tylko zmienimy pierścionek na tamten. On jest tu, tak, tu. 9.67, proszę, no. Takiego tempa przy takich obrażeniach nic nie zastąpi, to jest po prostu wspaniałe. Dlatego też wracam do takiej konfiguracji. Biorąc zamiast tam paru rzeczy innych fajnych, przyspieszone picie mikstur. Gdybym musiał się męczyć z tym wszystkim. Czerwone kryształki, nie daje tych czerwonych odłamków, czy jak to się nazywało, których potrzebuję. Mamy. No, jest trochę szybciej, jeśli chodzi o to picie mikstur, więc nie ma co narzekać. A teraz skupmy się tylko na tym, żeby szybko wyeliminować wrogów i zobaczymy, dokąd prowadzi nas to. Można powiedzieć... dziwny... ktoś, czy ktoś, którego spotkaliśmy tam w tym pierwszym lochu w ogóle ever. Ten ktoś, kto bronił... sekretu magicznych bomb i w ogóle. No, ale widzicie, takiej rzezi to niczym innym nie zrobimy. Głównie dlatego, że nic innego nie ma takich... prędkości, przynajmniej z tego, co mam teraz przy sobie, bo ogólnie to jestem pewien, że z nas Brinkra ma podobną prędkość. Ale tak, nikt nie ma takiej prędkości, nic nie ma takich obrażeń w ogóle. Wydaje mi się, że magia, chociaż na początku mogłem mówić, że jest słaba i w ogóle taka meh, ostatecznie okazała się tym, co jest najlepsze dla mnie. I nawet mnie to nie dziwi, bo mówiąc to, że lubię czasami zagrać z jakimś ciężko pancerzonym, właśnie z jakąś wielką glewią, włócznią, halabardą czy coś, tak? W głębi zawsze magia na pierwszym miejscu. Zresztą nie zawsze, co ciekawe, kiedyś magia nie była dla mnie na pierwszym miejscu. Kiedyś właśnie można wręcz powiedzieć było, że nie lubię magii. Czym nie lubiłem. Ale dobra, mniejsza z tym. I teraz oczka się otworzyły. Jej, można wleść. I pewnie będę tego żałował. Komnata budowy. Okej. Idziemy, zobaczmy dokąd to prowadzi. Do czego, dokąd i... czy to nie jest to coś... chwila, to nie jest to jest pokazane na intrze? Wiecie co, tak, znaczy jakim, czy na tym ekranie tytułowym, wiecie co, tak, wydaje mi się, że tak, że to jest to! To miejsce, ten moment, ten fragment! Wow, jeśli tak, to... wow, tego bym się nie spodziewał, ale... bardzo możliwe. No! Jest piękny portalik ze... popękanego kamienia. Okej. Okay. Portal powoli odnawia połączenie między światami. Król może powrócić w każdej chwili. Los świata leży w twoich rękach. O nie! Powrócił! Kto by się spodziewał? Ja patrzę, on jest podobny do tamtego gościa trochę. Ale tak, wolność!
Nie, definitywnie musi to być jakiś, że tak nazwę, gimmick. Poza tym, że bije strasznie dużo i... Okej. Okay. Widziałem to, okej. Okay. To będzie ciężkie. Lepiej tu chyba postawić na obronę jednak. Tak, zdecydowanie. Jakkolwiek chwaliłem sobie, tutaj nie będzie miejsca za bardzo na leczenie. Więc jakkolwiek sobie chwaliłem prędkość, ważniejsza jest obrona. Nadal mam przyzwoitą prędkość i wszystko, więc nie ma co tak płakać, ale... Ale tak, tak będzie lepiej. Okej, jakieś inne ataki. 28 nadal, no ale wiecie, mniej niż 39. A dzięki szybkim miksturom można udać coś jeszcze zrobić. Okej. Okej, okej. Nie, to na tym się nie może skończyć. To byłoby zbyt proste. Wiedziałem. Zdrajco. Bond moją marionetką. Czym bądź w sumie, nie Bond. Dziecię, nie okazuj mi litości. Maxilla. To może była kobieta? Ale okej, okay, dobra. Druga runda. Okej, okay, druga runda. Dobra. I to ja rozumiem. To ja rozumiem, powiem wam szczerze. Oh. Mam miksturki, więc... Ta zbroja definitywnie jest tym, co mnie teraz tutaj ocaliło. Te punkty pancerza. Udało się. O tak. Co jeszcze? Ty, głupcze, ten świat obróci się. Popiół. Co jeszcze? Okej. Okay. Te wszystkie wyzwania szykowały mnie w sumie na to. O, i zginęłem niestety. Zgaduję, że wszystko od początku. Jeśli tak, to powiem wam szczerze, jest bardzo trudne. Tak. Od nowa. Okej, okay. Te lasery, straciłem na nich zdecydowanie więcej rzeczy niż powinienem. Ale powiem szczerze, już mnie to mało obchodzi, gdzie straciłem ile życia. Okej, okay. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay. Może to była kobieta, nie wiem. Ale tak, pijemy wystarczająco dużo. I teraz musimy spróbować nie otrzymywać obrażeń za bardzo. Nawet jak to, jeśli to musimy po prostu... mieć jak najmniej mikstu. Muszę sobie z tym poradzić. Okej. Okay. Mikstury będą potrzebne później w sumie. Ciężko będzie. Ciężko, nie ukrywam. Ale powiem wam szczerze, i tak, podoba mi się co. Okej. Okay. Jedno takie, tak, szybko tu. I Maxilla pokonana. Albo pokonane, ciężko mi powiedzieć, bo to... Takie neutralne trochę. Te głupie do świata obróci się w popiół, tak. Pijemy miksturkę. Okej. Okay. Nie, to nic nie da. Nie, niestety. Za słaby jestem. Tak, wiecie, trochę za słaby. Za słabo mi idzie. I się przeliczenie, picie mikstur, nie wiem, czy jest dobrym wyborem. Może potrzeba tutaj czegoś innego, ale... Będąc szczerym, nie wiem, co bym mógł jeszcze dodać. To zarzucić niby. I
ostatecznie jeszcze jedno wolne miejsce, pozwalam coś dać. Może tak, je. Pierwszy atak będzie potężniejszy, magiczny. Wow, szczerze nie wiem co mam mówić o tym. Okej. Okay. Zdecydowanie za dużo obrażeń. No niestety, padłem. A może... Wiecie co, zaryzykuję. Gdzie to jest? A gdzie to jest? Spróbujmy w takiej konfiguracji. Wiem, że wydaje się to trochę głupie i nawet nie ukrywam, jest bardzo głupie. Może to pozwoli nam zwyciężyć. Najgorzej, że tylko, że nie będziemy mogli się leczyć, ale płomienie za to będą wiecznie aktywne. Więc każda utrata to jest po prostu utrata już taka całkowita. Okej, okay, no i zginęłem szybciej niż bym się mógł spodziewać. Też z drugiej strony, jeśli bym zrezygnował z tego i z tego, mam dwa wolne miejsca. Czy jest jeszcze coś, co bym mógł szybko wziąć i pomyśleć, żeby to mogło mnie ocalić? Gdzieś tu było... To. Dobra. Ewentualnie możemy jeszcze pójść potem po podwójne leczenie z mikstur, wiecie. Też jakaś szansa. Nie, wiecie. Fajny taki mieczek, ale... zbyt nie mówimy z tym. Jak mówiłem, więc tak, bierzemy z powrotem to, co mieliśmy. I niestety, jeśli weźmiemy to wszystko, to... nie będziemy mieli miejsca na inne rzeczy. To by było dobre na Maxillę, delikatnie. Z drugiej strony, jeśli połączyć to właśnie ze złotym sercem, to jest super, tylko potrzebujemy czterech złącz. A cztery można zdobyć... w jaki sposób w ogóle? Mamy 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeśli bym z tego zrezygnował, to może. Będziemy trochę mniej bić, ale... podwójne leczenia ze wszystkich źródeł. I pokonywanie tych subusów, potem tych oczków. Tak, tych oczków Maxillic, jak mi tam było. Może nas po prostu leczyć na tamtą fazę wystarczająco mocno. Co się stało tak właściwie? Może mi coś powiedzieć, bo tam wziąłem, że się leczę, ale... Nie, dobra, takie leczenie pod... To nie, lecie. Jeśli już to... A nie, to wymaga trzech. Chcielibyśmy musieli jeszcze z czegoś zrezygnować. Nie, wiecie, nie, to nie ma sensu. Skupić się na takich rzeczach, które naprawdę mogą nam pomóc i... No, full focus! Full focus jest moja jedna szansa na wygraną. Ewentualnie mam jeszcze jedną teorię, jak moglibyśmy spróbować. Okej. Okay. Okej, okay, to jest załamujące, ale te lasery mnie dobiją. Bo nie umiem się na nich skupić. No cóż. Tak, i... szczerze spróbuję jeszcze jednej rzeczy. Mam 30% na magię, 80%. Wiecie co, to może wydawać się głupie, ale spróbujemy po prostu ostatku moich możliwości. Po prostu wszystkiego, co mi przychodzi do głowy. Nie, wiecie, nie. Naprawdę nie wiem. Ja jakoś zacząłem lamić. Chociaż jeśli już jesteśmy przy tym, to może nie warto właśnie nawet siedzieć z czymś takim, a wziąć jeszcze tutaj kolejne 20%. 312. No szczerze, podejrzewam, że jest totalnie głupie, ale można spróbować. Więc to, że i tak mi strasznie dużo bije. Okej. Okay. Czyżby laser znowu miał mieć moją zgubą? Niekoniecznie. A jednak to było moją zgubą, że polazłem w bok.
Kurczę, wcześniej mi tak dobrze szło. Jakie miałem konfigurację rzeczy? Ja wam szczerze nie pamiętam. Ale tak, okazuje się, że jednak jest tak, jak można było się spodziewać. Jest to dużo trudniejsze. Mega bomby. No wiem szczerze, pewnie to jest głupota, ale muszę spróbować. I innego pomysłu po prostu już nie mam. W najgorszym wypadku po prostu... Nie, te bomby to są śmieszne. Całe życie na jakimś byle. Głównie takim i dziękuję bardzo, to było tyle. Po prostu już... Przegrana. Totalna. Tak, chyba zamiast na ofensywie musimy się skupić na przeżywalności. Więc tak, jeśli chodzi o rzeczy tego typu. Pierścień tego typu, tak. To wypada. Zamiast tego podwójne leczenie, jeszcze trzy miejsca musimy znaleźć w jakiś sposób. I spróbujemy na szybsze miksturki pójść. I tak, wiem, że pewnie większość z was już to wyłączyła, albo załamuje się na to wszystko, ale to jest dla mnie naprawdę trudne. A jako, że nie mam pomysłu, co zrobić i jak to zrobić, no to jest jedyne, co mi zostało. Tak naprawdę próbować, tak jak teraz. Ale co z tego, skoro i tak on ma takie ataki, które nie dobiją, zanim zdążę cokolwiek zrobić. No i tak, zamiast 27 to 23. Pierścionek, który zmniejsza od 4. Dużo różnicy to nie robi. Zawsze jakaś, wiecie, no, może te 3 punkty, czy 4 będą tym, co mnie uratuje. Dobra, pierwsza faza za nami, więc chociaż tyle dobrego. Będę ciekawy, czy jest coś, co jeszcze więcej chroni. Zdrajco, bądź moją marionetką, tak? Czemu bądź? Dziecię, nie okazuj mi litości, tak? Dlatego podwójne leczenie, coś tak nie odczuwam go tutaj teraz. Na tym. A mniejsze te obrażenia niestety czuć. Bez tego większego leczenia naprawdę nie czuję po prostu, bądź szczerze. Lepsze mikstury owszem, ale tego, że są mocniejsze, to nie czuję ani trochę. Bez to jak mi się obrażenia zmniejszyły, czuć mocno, aż bym powiedział, że za mocno. No, dobra, spokojnie. Bo może się uda. No dobra, po raz kolejny trzecia faza. Ty głupczy ten świat obrodzi w popiół, czy coś tam dobra mniejsza. Nie jest aż tak strasznie źle. Tylko trzeba się skupić na unikaniu pocisków. Te wszystkie wyzwania mnie tego uczyły. Wcześniej. Po to były te wszystkie wyzwania tam wcześniej. Żeby sobie teraz radzić z takimi rzeczami i czyżby? Czyżby? Gdzie? Błagam, nie dawajcie czwartej fazy, bo to już będzie chamskie. Dzięki, dziecię Archvale. Twój obowiązek został spełniony. Zrobiliśmy to. Udało się. Super. Wow. Portal jest otwarty. Archvale stoi przed nami otworem. Co jest? Czemu te głowy pękają i się niszczy? Nie wygląda to dobrze. Kurczę, to naprawdę nie wygląda dobrze. Nawet bardzo niedobrze to wygląda. Byliśmy tym złym jednak? Pielgrzymi, Archvale czeka. Nie, to wyglądało, jakby świat się naprawdę trochę niszczył czy coś, ale z drugiej strony wszyscy tu przybyli, oto tak po prostu. Wow, ciężko mi powiedzieć więcej, ale... Wow,
No, było ciężko. To mogę wam powiedzieć na stówę. Było ciężko. I nie wiecie, jaką mi satysfakcję daje to, że się udało. Zrobiliśmy to. Przeszliśmy Archvale. Mimo mojego zwątpienia, mimo tego wszystkiego. Udało się. Wow. Naprawdę, nie wiem, co mam powiedzieć. Ja się nie spodziewałem tego. To było takie... Wow. No cóż, wiecie co? Chyba to oznacza, że przydałoby się już podsumować grę. Więc cóż. Nic odkrywczego tutaj się nie stało. Ale było to wykonane dobrze. Było wyzwanie, nawet wielkie. Były jakieś tam... ciekawe rzeczy. Pixel art w miarę ładny. Gierka nie jest naprawdę niczym wyjątkowo wielkim odkrywczym, ale... dobrze robi to, co już zostało stworzone i pokazane w inny sposób. Nawet nie wiem, co więcej powiedzieć. To jest dobra gra. Jeśli sami nie zagraliście, no moim zdaniem warto. Chociaż nie będzie dla was już tych niespodzianek i w ogóle niczego, bo... w sumie, jak tak myślę, chyba pokazałem wam 100% z tej gry. Dosłownie, chyba wszystko, co dało się zrobić, to zrobiłem. No poza ulepszeniem każdej broni na plus 5, ale... takie głupoty to pomijam. Więc tak. Przyjemnie się grało, było wyzwanie, jak już powtarzam po raz kolejny. Momentami ten, powiedzmy, difficulty spike, czyli ten podskok trudności był może za wysoki. I fajnie by było, gdyby były jakieś takie sposoby na trochę delikatniejsze, płynniejsze przejście gry. A nie tak jak do tej pory, że wszystkie lokacje w miarę płynnie mi szły do momentu, gdy nagle spotkałem tego grzybowego króla i dżunglę za pierwszym razem. Bo owszem, są takie właśnie skoki trudności. Gra nie prowadzi za rączkę, co jest plusem. Ale z drugiej strony mogłoby chociaż być jakiś taki NPC typu... no nie wiem, jak się idzie do jakiegoś początku biomu, to na przykład mówię takie... o drogie dziecię, nie wiem, czy sobie poradzisz. Spróbuj coś tam, nie wiem, jakieś takie głupie gadaki. Które tak pseudo mają sprawdzać, czy sobie poradzimy. No, to wiecie, o co mi chodzi. Naprawdę po prostu... fajnie by było, gdyby gra w jakikolwiek sposób mogła nas informować, że jeszcze nie ten czas, żeby tutaj gdzieś przychodzić. Owszem, to jest plus, że mamy taką swobodę, ale z drugiej strony ktoś może się odbić, naprawdę idąc do najtrudniejszych rzeczy, na początku nie zauważając, powiedzmy, że są jakieś łatwiejsze alternatywy. Oczywiście to jest takie moje przemyślenie, nie jest to zarzut pod żadnym względem, bo wiele gier to robi. Raczej nikt nie ma do nich żalu ani pretensji. Ale cóż. Mimo takich trudności, mimo tego wszystkiego, jak widzicie, gra stawia sprawiedliwe wyzwanie. Wystarczy zmienić trochę podejście, przypinki, może parę przedmiotów i w końcu znajdziecie rozwiązanie dobre dla was. Tak więc... no. Ukończyliśmy to. Zrobiliśmy to. Mamy całą grę za sobą. Oczywiście było to na poziomie... jeden gracz i poziom chyba średni. Co też jest osiągnięciem. Jak widzicie, dla tych, którzy sobie nie radzą, jest jeszcze łatwy, a dla prawdziwych koksów jest trudny. Więc to też jest definitywnie plus Archvale'a. Nie musicie grać się męczyć tak jak ja, możecie mieć łatwiejszą grę. Albo się uważacie, że to było za proste. Proszę bardzo, grajcie na trudnym. Także jeśli chodzi o taki wynik... w skali gier, które ostatnio grałem, Archvale dostałby nawet może 7 na 10. Żeby nie było, nie chodzi o to, że to jest naprawdę jakaś super gra. Ale za samą grywalność i przyjemność, jaką ja czerpałem, pomimo tych moich momentów zwątpienia, 7 na 10, ewentualnie 6. I cóż, powiedziałem, co miałem powiedzieć. To by było na tyle i dziękuję wam bardzo za tą wspólną przygodę. I do zobaczenia już niebawem w kolejnych odcinkach z innych gier, więc trzymajcie się i hej, hej!